Cześć moi drodzy, macie ochotę dzisiaj sobie poprawić humor, bo dzisiaj będzie bardzo humorystyczny, energetyczny, fajny odcinek o osobie, która przez długi czas poprawiała nam humor wszystkim, rozśmieszała nas, bawiła do łez. Krzysztof Hanke, bo o nim mowa, wielu osobom znany jest jako Bercik z serialu Święta Wojna. Dla innych pozostanie pewnie zawsze ambasadorem Śląska, mówiącym w tej gwarze śląskiej, której ja się nie podejmę, bo niestety nie umiem, więc nie chcę jej kaleczyć z szacunku do niej oczywiście, a dla wielu też niedoścignionym wzorem tego, jak powinien pracować kabareciarz. Historia jego życia jest bardzo ciekawa. No, początkowo nie prowadziła na scenę, ale na szczęście nastąpił zwrot, bo myślę, że pan Krzysztof sam dobrze wiedział, jakie jest jego powołanie i mimo, że bardziej w górniczych klimatach się poruszał, to jednak znalazł tam dla siebie miejsce. O co chodzi? Jak to się stało, że założył jeden z najpopularniejszych kabaretów w Polsce? Jak to się stało, że trafił do seriali, a także przede wszystkim chyba, co dziś u niego słychać, gdzie można go zobaczyć, jak wygląda jego życie, jakie ma pasje? O tym wam dzisiaj opowiem, więc bardzo serdecznie zachęcam, żeby ze mną zostać do samego końca, ale także, żeby subskrybować mój kanał, zachęcę was już na wstępie, jeśli nie jesteście tu pierwszy raz, a może jeśli jesteście, ale to, co dzisiaj zobaczycie, wam się spodoba na tyle, że będziecie chcieli być tutaj z nami na stałe, to oczywiście serdecznie do tego zapraszam, żeby zostać subskrybentem kanału. A tymczasem wszystkich subskrybentów i nie zapraszam do oglądania. Krzysztof Hanke urodził się 31 października 1957 roku w Świętochłowicach, ale wychował się w Bielszowicach w dzielnicy Rudy Śląskiej. Jego ojciec związany był z kopalnią, ale dokładnie pracował jako kierowca autobusu w kopalni. I wszyscy bardzo dobrze go znali, bo była to osoba, która miała niesamowity humor, bawiła wszystkich, więc jak sami widzicie, wiadomo po kim pan Krzysztof odziedziczył ten humorystyczny gen, którym potem bawił pół Polski. Ojciec Henryk miał rozrywkowy charakter, bardzo wesoły i serdeczny człowiek, pracował jako kierowca autobusu w kopalni. Fajnie mieliśmy ja i mój brat Zbyszek, bo od najmłodszych lat zabierał nas na wycieczki. Dzięki tacie zwiedzałem całą Polskę, mówił Krzysztof. Mama Anna była dla nas wielkim autorytetem. Jest tak do dzisiaj. Rodzice wiele nas nauczyli, ale przekazali, że trzeba być przyzwoitym i że należy szanować czyjąś pracę. Na Śląsku etos pracy jest silny do dzisiaj, wyznawał pan Krzysztof. A w rozmowie z Pomponikiem przyznawał, że był bardzo kreatywnym dzieckiem. Choć dobrze pewnie wiecie, że pod tym słowem kreatywny kryje się takie drugie dno. Takie łobuzerskie drugie dno. Jeśli w mojej podstawówce była afera, to Hanke brał w niej udział. A nawet słynne jest to, że w wieku zaledwie 12 lat napisał poemat pornograficzny. No ale kiedy ten trafił do rąk nauczyciela, nie było mu już tak wesoło. Mama musiała przyjść do szkoły, ale skończyło się bardzo dobrze. Miałem ksywkę poeta. I chociaż wychowywał się w rodzinie właśnie związanej z górnictwem, to miał od początku takie zacięcie artystyczne, ale ponieważ jakby ukierunkowany tak właśnie, tak mi się wydawało, był na coś innego, to nawet nie marzył o tym, że kiedyś będzie mógł pracować czy zarabiać na estradzie. Chociaż potem marzenia jednak się pojawiły. Zawsze chciałem być skromnym aktorem. Już w 8 klasie pisałem w ankietach, że chcę zostać aktorem, ale chciałem być też pilotem, a nagle potem nawet żołnierzem. Nigdy nie wiadomo, co człowieka w życiu spotka. Jeszcze chwila i znowu zacznę być bardziej żeglarzem niż aktorem, bo ilość zaplanowanych występów nie jest zbyt duża. Myślę o przerwie i chciałbym wypłynąć swoim jachtem na ocean, mówił później. Jednak zanim opowiem wam o pasjach pana Krzysztofa, to jeszcze wam opowiem o tym, jak to się stało, że jednak udało mu się występować na scenie. To się zaczęło w dzieciństwie. Czasami mama nie wypuszczała nas z bratem na podwórko, żebyśmy się bawili. Na szczęście mieliśmy balkon. Pod tym balkonem, który był na pierwszym piętrze, zbierały się dzieciaki, a my z bratem na balkonie robiliśmy różne przedstawienia. Wszyscy nas oklaskiwali i można powiedzieć, że to były początki mojej kariery artystycznej, mówił w telewizji Orion. Więc nic dziwnego, że skoro zaczął pracować tak wcześnie, to też nic dziwnego, że waluta w owym czasie była inna niż pieniądze, ale bardzo pożądana w dzieciństwie. Wiecie, o co chodzi. Czekolada. Napisałem wierszyk chwalący górniczy stan. Nasz górnik to prosty człowiek, a przecież sławny jak mało kto. I dostałem czekoladę. To była pierwsza stawka, za jaką występowałem. Szybko znalazł swoje powołanie, potem nieśmiało zaczął marzyć, a potem już w liceum wziął sprawy w swoje ręce i zaczął występować w kabarecie.
Jednak, no, niestety przyszła proza życia, obowiązki i w pewnym momencie musiał porzucić swoją pasję i zająć się, że tak powiem, prawdziwą robotą. I po skończeniu szkoły średniej zaczął pracę na kopalni w Bielszówce. Chodziło głównie o to, żeby nie pójść do wojska, ale nic z tego nie wyszło, bo wojsko jednak się o pana Krzysztofa upomniało. A potem najpierw skończył studium kulturalno-oświatowe na Podkarpaciu, a następnie powrócił do kopalni. Jednak już nie jako górnik, ale postanowił ze swojego dobrego gadanego zrobić użytek i pracował w górniczym radiowęźle przez aż 7 lat. Natomiast potem przyszedł stan wojenny, co paradoksalnie pchnęło pana Krzysztofa do założenia kabaretu. Kabaret nosił nazwę Rak, co kojarzy się średnio według mnie, natomiast powstanie nazwy było dość proste. Po prostu chodziło o to, że były to pierwsze litery imion założycieli: Ryszarda Siwka, Andrzeja Stefaniuka, no i oczywiście pana Krzysztofa Hankę. Jak przyznał w wywiadzie dla serwisu wisłanaszemiasto.pl w 2005 roku, był to ich sposób na przetrwanie. Żeby nie było tak smutno, pracowałem wtedy w Domu Kultury w kopalni, w zakładowym radiowęźle. Gdy przez miasto przejechały pierwsze czołgi, to były też czasy, kiedy w Domu Kultury stał fortepian i można było na nim grać. Pierwsze programy Raka były dla emerytów kopalni albo dla członków ZSMP, bo to były jedyne miejsca, w których można było zorganizować imprezy. Cenzura miała co robić, a my uważaliśmy się za bojowników. No tak, i cenzura faktycznie miała co robić, ale czy oni się nią tak do końca przejmowali? Cenzor wykreślił piosenkę Patrzy Andzia, w środku nocy do drzwi co sik stuka, myśli Janek do niej kroczy i już klucza szuka. A tu stoją cztery tanki i do tego suka. No tak, ale oni decyzję cenzury przyjęli do wiadomości, a robili swoje. Chociaż oczywiście również kabaretu musieli się nauczyć, nie od początku było tak łatwo. I sam pan Krzysztof mówi, że te początki wspomina dzisiaj z sentymentem, ale również wie, że dużo musieli się jeszcze nauczyć. Nie będę ukrywał, na początku nam nie wychodziło, byliśmy kabaretem upolitycznionym, chcieliśmy być głosem ludu pracującego i sprzeciwiać się ówczesnej władzy. Wszyscy robili wtedy kabaret polityczny. Wymyśliliśmy sobie, że będziemy robić kabaret obyczajowy i jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy do świata kabaretu Śląską Gwarę. Na jednym z pierwszych tyskich festiwalu nie zostaliśmy dobrze przyjęci przez jury, ale za to zdobyliśmy nagrodę publiczności, której strasznie spodobały się nasze skecze, mówił. I faktycznie te skecze w Gwarze Śląskiej, traktujące o śląskiej kulturze, bardzo spodobały się w Polsce, ale również w Niemczech, gdzie kabaret z powodzeniem koncertował. Na każdy występ bilety rozchodziły się błyskawicznie. Ale mimo, że już pachnie to wielkim sukcesem, pan Krzysztof mówił, że nie zawsze w jego życiu zawodowym wszystko wychodziło jak z płatka i nie zawsze podejmował dobre decyzje. Raz w życiu byłem na dnie i pamiętam, jakie to były przykre dla mnie i dla mojej rodziny czasy. Kiedy prowadziłem własną działalność gospodarczą, pracowałem na długi. Wiem, w których miejscach byłem, a w których teraz jestem. Wiem, że trzeba się pilnować. A jego kariera poza kabaretem również się rozwijała. Był obsadzany w wielu rolach teatralnych i filmowych. Miał charyzmę i mimo, że może nie miał warsztatu, sprawiał wrażenie aktora bardzo charakterystycznego i takiego, który da sobie radę. I oczywiście były to zwykle role komediowe, jednak sprawdzał się w nich świetnie. Przełomem dla jego kariery na pewno był rok 1999, kiedy został zaangażowany do serialu Święta Wojna i wcielał się w postać Bercika. Serial miał zagościć na chwilę na antenie telewizji, ale okazał się być takim hitem, że powstało kilka jego serii. Opowiadał perypetie Bercika, który jest emerytowanym górnikiem i wraz ze swoim kolegą z wojska, w którego wcielał się Zbigniew Buczkowski, miewa zaskakujące sytuacje życiowe. Serial okazał się hitem. O panu Zbigniewie macie również odcinek na moim kanale, więc tutaj w karcie go znajdziecie, jeśli go nie widzieliście. I chociaż Bercik miał charakter i generalnie jego postać bazowała na tym, żeby wyśmiewać trochę przywary Polaków, również Ślązaków, to był bardzo lubianą postacią. Postać Bercika przeważnie uraża ludzi, którzy utożsamiali się z tą postacią za bardzo albo nie umieli spojrzeć na nią z dystansem. Święta Wojna to film, a w dodatku komedia, mówił Krzysztof Hankę dla Nowej Trybuny Opolskiej. Jednak popularność była tak wielka, że wszyscy zapomnieli, jak pan Krzysztof się nazywa. Był po prostu Bercikiem i z czasem zaczęło mu to nieco przeszkadzać.
Czasem na ulicy mówią do mnie Bercik, ale ja już nie mam z nim nic wspólnego. Niektórzy są zaskoczeni, myślą, że ja i Hubert Dworniuk to jedna osoba, a ja jestem człowiekiem, który w przeciwieństwie do niego sporo potrafi, jestem oczytany, wiem sporo na różne tematy, mówił w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim. Na planie spotkał się także z Joanną Bartel, która również jest osobą, która przez lata nas bawiła, również później prowadząc maraton uśmiechu chociażby. I ta przyjaźń, która na tym planie się rozwinęła, nie zakończyła się wtedy. Z serialową żoną spotykał się na różnych festiwalach i jak sam mówił, muszę przyznać, że dobraliśmy się znakomicie. Dobrze się ze sobą czujemy i rozumiemy. Na scenie jest to bardzo ważne. Czasami bez słowa trzeba się porozumieć, aby wszystko wyszło jak trzeba, a my robimy to czasem jednym mrugnięciem. I tak jak już Wam tutaj wspomniałam mimochodem, cytując wypowiedź pana Krzysztofa, jest on zapalonym żeglarzem. Jest to jego chyba jedna z największych pasji. Pływa od dziecka. A kiedy obudziło się w nim zamiłowanie do żeglarstwa? To był impuls. Pewnego dnia zobaczyłem inżyniera, który wsiada w pięknym białym swetrze na łódkę. Wysoki, przystojny brunet. Obserwowałem, jak patrzyły na niego wszystkie kobiety. Od razu pomyślałem, że ja chcę taki być. Oczywiście nie wszystko poszło po mojej myśli, ale żeglarzem zostałem. I faktycznie panu Krzysztofowi udało się spełnić swoje marzenie, kupił jachtę, płynął cały Atlantyk, swoje morskie przygody i zdjęcia udostępnił na swoim profilu na Instagramie. W wywiadach zdradza także swoje plany na przyszłość. Marzę o tym, żeby zamieszkać na jachcie w Hiszpanii. Mam tam córkę, więc miałbym do niej blisko. Jeśli tylko praca mi na to pozwoli, nie widzę przeszkód, żeby zostać tam na jakiś czas, mówił. A chociaż był w pewnym momencie osobą, która bardzo dobrze zarabiała, to przyznaję, że w ogóle to go nie zmieniło i on, jak sam mówi, luksusów nie potrzebuje. Nie jestem wymagający, 5 metrów kwadratowych mi wystarczy. Ze swojej popularności też korzystał i wystąpił m.in. w teledyskach Helka, grupy Chanel czy Czerni Biel, zespołu muzycznego Ich Troje, które pewnie bardzo dobrze znacie. Wystąpił także w programach rozrywkowych, jak oni śpiewają i lepiej późno niż wcale, nie tak dawno, gdzie wyruszył w wyprawę. I chyba każdy, kto go zna, wiedział, że on się zgodzi i świetnie się odnajdzie. Przeżyliśmy rzeczy, których nie przeżyje żaden turysta przyjeżdżający do Japonii, Korei Południowej czy na Bali. Robiłem wszystko, od walki na miecze samurajskie, po spanie w kapsułach czy czyszczenie świątyni Zen. Przeżyliśmy cuda, nagraliśmy wspaniały materiał, mówił w rozmowie z Polsat Info. Ponadto prowadził program Gala Śląskiej Piosenki. A kiedy przyszła pandemia i zakaz występów, wiele osób się załamało, ale nie pan Krzysztof. Jak sam przyznał, ma co robić w życiu, bo tak się ustawił, że ma dom właściwie w każdej części Polski. Od morza po góry, z przerwą na Warszawę, w której bardzo często pracuje, no i po prostu musiał się tymi swoimi nieruchomościami zajmować. Mam jeden dom w górach, drugi nad morzem. Pomyślałem więc, że muszę tak zorganizować sobie wszystko, żeby żyć, jakbym wciąż był na urlopie. Dlatego mam jeden dom w górach, a drugi nad morzem. A Warszawa, gdzie najczęściej spełniam się w pracy, zawsze jest po drodze, mówił na żywo. Mówił, że w Ustce zajmuje się ogrodem i walczy z knurami, w Brennej także ma na głowie rośliny. Nie mam pracy, więc muszę się czymś zająć, żeby nie zwariować, podsumowywał. Jak już wspomniałam Wam, ma córkę, jest żonaty, ale ma także syna. Pytany natomiast do ideału kobiety często zaskakiwał. Kiedyś fascynowały mnie panie o wyrazistych, ostrych charakterach. Teraz staram się być bardziej przyjacielem niż kochankiem. Z żoną Danutą są dumnymi rodzicami. Syn prowadzi własny biznes. Jest też tatą. Natomiast córka mieszka w Hiszpanii. Zajmuje się tam nieruchomościami. Myślała o powrocie do Polski, ale nie wiem, czy wróciła, bo jak sami słyszeliście, raczej pan Krzysztof marzył o tym, żeby zamieszkać niedaleko córki na jachcie w Hiszpanii. Po latach sam wspomina, że ojcostwo było dla niego wielką przygodą, wyzwaniem, no i może nawet powołaniem, choć przez to, że był bardzo zapracowany, większość jednak czasu spędził poza domem niż w nim. Ale jak sam mówi, nie wpłynęło to negatywnie na jego relacje z dziećmi. Mam dobry kontakt z dziećmi, spotykamy się i wzajemnie wspieramy. Jednak te najpiękniejsze lata ich dzieciństwa, kiedy rosły, dojrzewały, miały najwięcej problemów, przejeździłem po świecie. Dużo występowałem i wiele rzeczy mi umknęło. Urszula charakterologicznie jest bardziej niż Olek, podobna do mnie, jednak kocham moje dzieci tak samo. A wnuki? Pięknie je mieć. Z dziadkiem mogą wszystko. Chętnie z wnukami podróżuję i odwiedzam różne miejsca. Ale poza domami i żeglowaniem, a także wnukami i dziećmi znajduję jeszcze czas na inne pasje.
Gram amatorsko w tenisa, mam wielu przyjaciół z kręgów artystycznych i pogrywamy razem w różnych turniejach w całej Polsce. Dzięki temu również podróżuję, bo takich turniejów tenisowych dla artystów jest dość dużo. Nie dość, że mam okazję przebywać we wspaniałym towarzystwie, to jeszcze zawsze zostajemy miło przyjęci i ugoszczeni przez sponsorów. Wspólnie rozmawiamy i biesiadujemy. Chyba nie ma osoby, której nie spodobałby się taki sposób spędzania czasu. No trudno się nie zgodzić. Pan Krzysztof w okresie pandemii również zdecydował się na to, żeby być ambasadorem akcji szczepień. I wspominam o tym, ponieważ jakbym nie wspomniała, to ktoś by mi napisał, że jak mogłam nie wspomnieć i że pewnie to tuszuję, ale teraz jak wspomnę, to wiele osób mi napisze, że po co o tym wspominam, więc trudno. Wszystkim nie dogodzę, ale zdecydowałam się wspomnieć, no bo taki fakt. A pana Krzysztofa mogliście ostatnio zobaczyć też w bardzo popularnym, dla wielu osób już kultowym serialu Lombard Życie pod zastaw. Ten duet znowu się tam sprawdził, a ich współpraca wywołała wśród wielu widzów tęsknotę za produkcją Święta Wojna. Pana Krzysztofa natomiast mogliście zobaczyć także w innych filmach w ostatnich latach, takich jak na przykład Kobiety Mafii 2 oraz serialu Święty. Pytany, czy marzy jeszcze o innych rolach, odpowiada. Jeśli dostałbym jakąś poważną propozycję, to jak najbardziej. Na moje szczęście albo nieszczęście póki co jedyne propozycje, jakie dostaję, to role komediowe. I sam też nie ukrywa, że chętnie grałby więcej, ale po prostu jednak te propozycje nie są tak częste, niestety. Nie gram, bo nie mam propozycji. Jeśli dostaję ciekawą propozycję, to ją przyjmuję, ale ja nie dostaję takich propozycji, wyjaśnił. I na razie inne aktywności pana Krzysztofa nie zmieniają faktu, że najwięcej osób widzi w nim jednak Bercika i mimo, że przez lata trochę się na to wkurzał, to jednak zdaje sobie sprawę, że możliwe, że tak już zostanie. Oczywiście, że Bercika. 90% osób nadal bierze mnie za Bercika. Czy w waszym przypadku jest tak samo? Oczywiście dajcie znać w komentarzach. Czy wiedzieliście, że pan Krzysztof ma aż tyle pasji, że jest tak aktywną osobą, a być może czekacie na jego rolę w innych filmach? Dajcie znać, czy uważacie, że powinien grać więcej. Może to będzie jakiś apel do twórców, żebyśmy go mogli częściej zobaczyć. A może marzycie o powrocie serialu Święta Wojna? Czy to jest możliwe? Nie wiem, ale jakieś ruchy oddolne zawsze mogą komuś dać do myślenia, więc jeśli tak, to nie poddawajcie się. No i oczywiście proponujcie mi, jakie jeszcze odcinki powinnam dla was zrobić o takich osobach właśnie pozytywnych, które nam przez lata bardzo poprawiały nastrój. Pamiętajcie, że w karcie znajdziecie inne odcinki od tego typu osobowościach, kabareciarzach, aktorach, których znamy głównie z komediowych ról, więc jeżeli macie jeszcze trochę czasu, to spędźcie go ze mną, a jeśli dzisiaj musicie już lecieć, to pamiętajcie, że ja do was wrócę. Również w innych odcinkach proponujcie w komentarzach i pamiętajcie, że w opisie tego filmu znajdziecie także moje social media, media społecznościowe. Jeżeli macie ochotę towarzyszyć mi na co dzień, zobaczyć co tam u mnie słychać, kiedy nie siedzę sobie tutaj, no to koniecznie musicie mnie tam obserwować. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!